Nas, pracowników, się zwalnia, wpycha się do firm zewnętrznych, odprowadza się bardzo niskie składki właśnie na te ubezpieczenia i tak dalej. I mało tego, my tracimy wszelkie emerytury, tak, bo nam się pomniejsza, pomniejszają się nam automatycznie te składki. I mało tego, mówią się, że w ogóle składek nie ma, tak? Czyli my jako pracownicy na tym będziemy cierpieć. Teraz i w przyszłości. Wtedy, kiedy będziemy brać emerytury. Dlaczego? Dlatego, że nas się spycha właśnie do tych firm zewnętrznych. I my z tych firm zewnętrznych nic nie będziemy uzyskiwać. Nic. Kompletnie nic. Jeśli chodzi o pracę, to różnicy żadnej nie ma. Pracownicy ci sami wykonują... Nasi pracownicy w firmie zewnętrznej wykonują te same obowiązki. A forma zatrudnienia? Forma zatrudnienia jest taka, że są pozbawieni tej zdobyczy socjalnej, tak? Czyli fundusz socjalny to i to... To nie jest umowa na pracę. Oczywiście, że nie. To jest umowa na zlecenie. To jest umowa na zlecenie. Na czas określony. Mało tego, też. Urlopy, jakie wszelkie, tracą możliwość wszelkich urlopów, tak? Czyli pracownik, jeżeli chce iść na urlop, to po prostu ma rozwiązaną umowę i później, gdy chce podjąć pracę, z powrotem ta umowa jest z nim podpisana. Więc nie może jakby wyjechać na żadne wakacje, czy nawet odpocząć. Czyli rozumiem, że w Carrefourze Państwo mieli normalne oczywiście, etaty, że tak. Posiadali umowę o pracę, tak. Natomiast teraz niektórzy nawet mieli umowę na czas nieokreślony, pracowali po 10, po 12 lat. Tak jak ja pracuję od początku w tej firmie 12 lat i moje koleżanki w tej chwili zostały pozbawione tej pracy. Powiedziano im, że od dzisiaj już nie pracują. Dano im właśnie wymówienia, oczywiście z niektórym z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, niektórym oczywiście nie, bo kazano im przejść od razu automatycznie do innej firmy, czyli ja do powiem, firmy demo. Ja powiem tak, jakbyśmy to krótko mogli spuentować, to dla mnie to jest, jeżeli Państwo oglądaliście film Andrzeja Wajdy, Ziemia Obiecana, tak? To jest po prostu Ziemia Obiecana. XIX wiek wraca z powrotem do XXI wieku.